9 lutego bieżącego roku Muzeum Historyczne w Sanoku zawarło umowę z zarządem województwa podkarpackiego na realizację zadania pod nazwą dobudowa skrzydła do zamku w Sanoku, pierwszy etap rozbudowy Muzeum Historycznego w Sanoku. Wartość dotacji wynosi 3 miliony złotych, całość realizacji projektu ponad 5 milionów złotych. W ramach realizacji zadania przede wszystkim dobudujemy skrzydło do obecnego zamku w Sanoku. W skrzydle tym mieścić się będzie galeria dzieł Zdzisława Wyksińskiego, nazwana Podkarpackim Centrum Sztuki Współczesnej imieniem Zdzisława Wyksińskiego. Obrazów Wyksińskiego przybywa i będzie ich przybywało coraz więcej. Wyksiński systematycznie odkładał najlepsze dzieła dla Sanoka i systematycznie po te dzieła jeździliśmy do Warszawy. No i potem ta nieszczęśliwa śmierć, a więc nagle tysiące dzieł, które trafiło do nas. Pytanie, które cały czas nas drążyło i drąży jeszcze i pewnie do końca realizacji ono będzie wracać jakoś do nas. Jak pokazać Wyksińskiego? Jak zrobić tą galerię, żeby ona była maksymalnie optymalna, tak jak życzyłby sobie tego artysta? Przesłanie Wyksińskiego jest bardzo proste. Ja chciałbym, żeby obraz był piękny. I wydaje mi się, że tutaj żadna forma cyfrowa, żadne próby obchodzenia tego, co w obrazie jest najistotniejsze, nie mogą być ważniejsze niż obraz. A więc nasza główna uwaga będzie skupiona na samej ekspozycji, na dobrym rozmieszczeniu obrazu, w dobrym oświetleniu, na takim rozmieszczeniu obrazów, żeby przechodzenie od sali do sali nie było nudne, żeby wciągało w jakiś dialog, w tą intymną rozmowę z artystą. W jakimś momencie wprowadzimy widza jakby bezpośrednio do mieszkania, do pracowni artysty. Będziemy chcieli, żeby może nawet usiadł w sobie na tym stołku, z którego Wyksiński korzystał, przed sztalugą, na której będzie niedokończony obraz.